Kurwa, ale się udał obiad, ja pierdolę. Patrzcie, kurwa. Tak wyglądają ciasteczka, które robię ja. Kurwa, wie, taki zajebisty obiad. Do tych wszystkich, co mnie krytykują, kurwa, jesteście coraz bardziej pojebani, śmieszni. Ale cieszy mnie to, że wszyscy piszą, że to nie jest twoje. Mają, czyli po prostu wyrażają swój podziw w ten sposób. Bo jeżeli mówią, że to nie jest wszystko twoje, to znaczy, że to jest dużo, to jest ogrom bogactwa, to jest za dużo, żeby pojedynczy człowiek mógł sobie na coś takiego pozwolić. Mnie to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, robaki. Kurwa, macie, jesteście tak bezwartościowi, że chuj. Wracając jeszcze do kobiet. Słuchajcie, wolę zapłacić i dostać produkt pierwszej jakości, niż dostać za darmo zgniłe jajo. Dlatego wolę zapłacić dziewczynie, która jest zadbana, czysta, ma proste, białe zęby i można z nią o czymś porozmawiać, która mi obciągnie chuja i zrobi to, co będę chciał, niż w Polsce odpierdalać jakieś kurwa disco polo z laską, która ma włosy pod pachami, ma krzywe zęby, żółte na dodatek, między zębami z obu stron każdego zęba ma taki nalot kurwa po kawie i papierosach, we wgłębieniach, w rowkach, jak masz ząb, nie? Tu jest jedna strona, tutaj jest góra zęba, tutaj druga. Więc na górze zęba mają zazwyczaj jakieś rowki, gniecienia i tam też jest osad. Tudzież dziury jakieś zaczynają. Po co mi to, kurwa, po co mi to? Przecież i tak nie zamierzam z nią być, to lepiej zapłacić jakąś tam kwotę i mieć zajebiste ruchanie, niż zapłacić więcej i mieć chujowe ruchanie, no bo w Polsce też płacicie za to wszystko. Przecież laskę trzeba gdzieś zaprosić, lasce trzeba poświęcić czas, chociaż z tym to może przesadziłem, bo i tak nie macie żadnej pracy. Nawet jak macie pracę, to ona jest chuja warta. Bo tutaj, jeżeli chcesz poświęcić lasce czas, masz taką zajebistą robotę jak ja, taką kurwa karierę, to musisz wybrać między robotą a tą dupą. Więc żadna dupa nie jest warta $200 na godzinę, żeby ja w ogóle się nią zajmował. Tak więc, wiecie, to nie jest tak, że tylko ja płacę za seks. Ja płacę po prostu za produkt, a wy płacicie za gówno. Dlatego wy jesteście Polaczkami, a ja jestem panem, kurwa, ja jestem panem. Tak więc trzymajcie się. Aha, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Ten cały film jest dedykowany mojemu wiernemu śmieciowi. Ignore 48. Chyba dobrze powiedziałem. Ignore 48. Tak ten pan jebany śmieć się zowie. Tak więc to był specjalnie dla ciebie sketch, człowieku. Trzymaj się, skurwysynu.